Natlenek wodoru występuje naturalnie w wodzie deszczowej i działa jak naturalny środek czyszczący. Natlenia glebę i zbiorniki wodne, jest całkowicie nietoksyczny i bezpieczny w użyciu w pobliżu żywności, ludzi i zwierząt. Woda utleniona pomoże w walce z chorobami grzybowymi, wirusami i pleśnią na warzywach. Jeśli zauważysz brązowe plamy, naloty pleśni, usychanie, obumieranie pomimo podlewania, użyj wody utlenionej rozcieńczonej z wodą. Zarodniki chorobotwórcze mogą znajdować się zarówno na roślinie, jak i w glebie. Wodą utlenioną można też odkazić glebę, usuwając z niej patogeny. Nadtlenek wodoru, dobrze znany jako składnik produktów dezynfekujących, jest obecnie również dopuszczony do zwalczania szkodników mikrobiologicznych na uprawach ekologicznych. Ten aktywny składnik zapobiega i zwalcza bakterie i grzyby, które powodują poważne choroby roślin. Jeśli chcesz odkazić glebę, użyj wody utlenionej 3% rozcieńczonej w wodzie w proporcji 0,5:0, czyli taka sama ilość wody na taką samą ilość wody utlenionej. Nie podlewaj nią liści roślin, bo jest za mocna i rośliny się poparzą. Jeśli chcesz odkazić rośliny i pozbyć się insektów, użyj wody utlenionej i wody w proporcji 1:4, czyli jedną część wody utlenionej na 4 części wody. Taki oprysk odstrasza też mrówki i insekty. Woda utleniona wpływa też na wzrost roślin. Wlana do gleby pomaga korzeniom pobierać więcej składników odżywczych z gleby, a także zapobiega ich gniciu. Jeśli rośliny już rosną w glebie i chorują, glebę można podlać roztworem w proporcjach 1:20. Po rozkładzie wody utlenionej w glebie pozostaje woda i tlen. Pomaga to roślinie rosnąć szybciej. Samej wody utlenionej możesz użyć do odkażania doniczek, pojemników czy narzędzi. Jeśli zastosujesz wyższe stężenie natlenku wodoru na liściach rośliny, ryzykujesz ich spaleniem. Możesz spalić korzenie, ale ponieważ konieczne jest zabicie bakterii powodujących gnicie korzeni, jest to ryzyko, które warto podjąć. Dlatego stosuj odpowiednie wartości. Wlanie roztworu wody i wody utlenionej na grządkę pomoże szybciej rozłożyć nie do końca rozłożony kompost, który może przyczyniać się do obumierania roślin i tworzenia się patogenów w glebie. Roztworu z wody utlenionej używamy doglebowo, tylko w razie potrzeby, gdy roślina choruje, bo oprócz patogenów niszczy też dobre bakterie. Jednakże przy użyciu tego roztworu dobre bakterie się odtworzą, natomiast złe bakterie zostaną wyeliminowane. Jest to organiczny sposób na wyleczenie roślin, lecz tak jak wszystkiego należy używać jej z umiarem i w razie potrzeby. Zapobiegawczo możemy robić oprysk w proporcji 5 ml wody utlenionej na 200 ml wody raz na 2 tygodnie. W wodzie utlenionej możemy też odkazić chore nasiona przed siewem w roztworze 1:4 na 4 godziny przed siewem.